W meczu czwartej kolejki spotkań pierwszej ligi tenisa stołowego mężczyzn Poltarek z Pogoń Lęborg zwyciężył 7-3 z GLKS Nadarzyn. We wtorkowym meczu spotkały się dwie drużyny z ambicjami gry w barażach o Superligę. Zwyciężyli zawodnicy z Lęborka, którzy potrafili po niedawnej porażce z Dekorglasem Działdowo podnieść się i pokazać charakter. Drużynie z Działdowa Poltarek z Pogoń Lęborg uległ 4-6. Na trzeciej kolejce spotkań odbył się w Lęborku mecz na szczycie, gdzie Działdowo, które uchodzi za głównego faworyta tych rozgrywek, po zaciętej walce pokonało nas zespół 6-4. Mecz był wyrównany, dostaną 4-4. Ostatnie dwie partie przechyliło się na stronę gości, także Mimo porażki wynik uważam nie jest zły. Po krótkim odpoczynku wtorkowy mecz rozpoczął się imponująco dla gospodarzy, którzy po pierwszych grach singlowych objęli szybko prowadzenie 4-0. W tej fazie meczu niespodzianką była wygrana 16-letniego Adama Dosza z Chińczykiem Ki Chen Lee, dla którego była to pierwsza przegrana w rozgrywkach. Gry deblowe zakończyły się remisem i w meczu było 5-1. Niestety dwie następne partie zakończyły się porażkami gospodarzy i o końcowym rezultacie rozstrzygały pojedynki wychowanków Pogoni, Marka Prądzyńskiego i Adama Dosza. Bardzo się z tego cieszymy, zwłaszcza, że Adam znowu zrobił 2 punkty. W soboty był też blisko pokonania przeciwników. Też na przeciwników grających na wyższym poziomie. Także na razie myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku. No, cenne zwycięstwo jednak, bo oprócz nas, Działdowa i właśnie Nadarzyna, to są takie główne trzy, będą walczyć o miejsce w barażach, o Superligę. Po zaciętych i emocjonujących bojach Lęborczanie wygrali obie gry, ustalając wynik końcowy na 7-3. Jest to cenne wysokie zwycięstwo Lęborczan z Nadarzynem, które w końcowym rozrachunku będzie miało duży wpływ na to, jaki zespół wystąpi w barażach o Superligę. Następne spotkanie piątej kolejki zawodnicy Pogoni rozegrają 13 października. Będziemy grać z drużyną gdańską, także kolejna drużyna, kolejne emocje. Przebieg meczu wyglądał następująco. Jakub Perek, Michał Bańkosz 3-0. Marek Prądzyński, Zbigniew Grześlak 3-1. Bartosz Szarmach, Antoni Witkowski 3-0. Adam Dosz, Ki Chen Lee 3-1. Prądzyński Dosz, Ki Grzelak 1-3. Szarmach Perek, Bańkosz Witkowski 3-0. Jakub Perek, Zbigniew Grześlak 2-3. Bartosz Szarmach, Ki Chen Lee 1-3. Marek Prądzyński, Michał Bańkosz 3-0. Adam Dosz, Antoni Witkowski 3-2. Po czwartej kolejce Poltarek z Pogoń Lęborg zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi tenisa stołowego mężczyzn.